Co, pewnie czegoś zapomniałaś? Nie chodzi o zakupy. Twoja mama tu jest. Co? Kuba, wracaj natychmiast. Ona powiedziała, że się stąd nie ruszy, dopóki nie przyjdziesz. Dobra, powiedz jej, że zaraz będę. Pa. Ciekawe, czego matka chce. Pewnie namówić mnie na powrót do domu. Ale nie udaje się to. Z Mają mieszka mi się świetnie. W końcu czuję się jak prawdziwy facet, a nie dzieciak sterowany przez rodziców. Kuba śpieszył się, by uwolnić Maję od towarzystwa swojej matki. Domyśla się, że kobieta nie jest miła dla jego dziewczyny. Wiem, że lecisz na nasz majątek. Nie każda myśli w kategorii pieniędzy, tak jak pani. Kuba się tobą pobawi i tyle. A na poważne zwiąże się z jakąś osobą na swoim poziomie. Jeśli przyjechałaś tutaj jątrzyć, to możesz już stąd wyjść. Nie mamy o czym rozmawiać. Przyjechałam cię ostrzec. Ostrzec? A przed czym? No nie przed czym. Tylko przed kim? Związałeś się ze złodziejką. Co takiego? Jak pani śmie? Wczoraj się zorientowałam, że z mojej szkatułki na biżuterię zniknął złoty naszyjnik po babci. Nigdzie go nie ma. Przeszukałam cały dom. No i co wspólnego ma z tym niby Maja, powiedz mi? Co? A dlaczego ją o to oskarżasz? No bo tylko ona poza mną, ojcem i tobą przebywała w naszym domu. Ja niczego nie ukradłam. Myślę, że powiedziałaś już, co miałaś powiedzieć. A teraz żegnam. Jeżeli mi nie wierzysz, to może ją przeszukaj. Może jeszcze nie zdążyła go sprzedać. Może schowała pod łóżkiem, w torebce albo na przykład, o, w szufladzie. No proszę. Ja nie wiem, skąd to się wziął w tej szufladzie. Naprawdę, ja nie wiem. Już teraz mogłabym zadzwonić na policję. Ale nie zrobię tego, tylko ze względu na ciebie. Ale zastanów się, z kim ty się spotykasz. Ja naprawdę tego nie ukradłam. Okej. Nie wierzysz mi? No, był w twojej szufladzie. Bo twoja matka mi go podrzuciła. No niby skąd wiedziała, że akurat w tej szufladzie mogłam schować naszyjnik? Jak? No nie wiem jak. Może jak poszłam po wodę dla niej do kuchni? Kuba, ona chce nas skłócić. Chce, żebyśmy się rozstali. Proszę cię, nie daj jej tej satysfakcji. Nie dam. Wiem, że moja mama jest zdolna do takiej akcji. Wybacz mi. Wybaczę. No to nieźle mama pojechała. Boją się z ojcem, że stracą nade mną kontrolę. Że zacznę żyć po swojemu, a nie tak, jak oni sobie to zaplanowali. Może przeczuwają, że chcę rzucić prawo i wypiąć na ciepłą posadkę w kancelarii. Nie wiem, jak potoczą się dalej nasze relacje, ale różowo na pewno nie będzie. Co za wredne babsko! Ona zrobi wszystko, żeby poróżnić mnie z Kubą. Wrobiła mnie. Ona podrzuciła mi ten naszyjnik. Ja mam nadzieję, że Kuba naprawdę mi uwierzył i nie będzie mnie podejrzewał o coś tak absurdalnego.